Bądź mną, Anon level 32. Dawno temu jeszcze w podbazie kolega wbił do ciebie i pokazał pasjansa. XD. Zagrywaliście się w to godzinami. Na początku szło wam tak dobrze, ale z czasem zaczęliście liczyć sobie czas, bić rekordy i tak dalej. Potem na jakiejś informatyce pokazaliście grę kolegom z klasy. Wszyscy graliście w pasjansa jak powaleni. Swoje nieprzespane noce tłumaczyliście rodzicom, że jest to świetny trening na dosłownie wszystko. Ćwiczycie refleks, koordynację, zwinność, zdolność przewidywania, szybkość ręki i inne przydatne rzeczy. Potem, gdy zaczęliście mierzyć się w tą grę na czas, każdy kupił sobie sprzęt do grania. Podkładki pod myszki, specjalne myszki z 50 przyciskami i klawiaturą numeryczną XD. Jak najkrótsze kable, żeby nie było opóźnień. Monitory z szybkim odświeżaniem, inne gamingowe gówno. Pewnego dnia idziesz do szkoły, dzień jak co dzień. Nagle zauważasz ogłoszenie: ogólnokrajowy turniej pasjansa. Podjarany idziesz powiedzieć kolegom i wszyscy się zapisujecie. Trenujecie 2-4 na 7. Każdy chce przejść dalej na etap międzynarodowy. Marek tak trenował, że złamał rękę XD. Dzień 0. Idziecie na turniej. Czekacie przed salą. Razem z mnóstwem innych gówniaków. Nawet nie wiedzieliście, że jest tylu proplayerów pasjansa. Z sali wychodzi jakiś gruby koleś po 60. Każe wchodzić i zająć stanowiska. Wszyscy siadacie na rozgrzewkę 20 partyjek. Potem chwila przerwy i rozlega się sygnał rozpoczęcia turnieju. Wszyscy napierdalają w myszki. Jakby ktoś stał za drzwiami, to pomyślałby, że ktoś otworzył serię z karabinu maszynowego. Cały zalany potem. Kończysz jako pierwszy. O kurwa, jadę do Korei na finały międzynarodowe. Czas 21,37 sekund. Koledzy w szoku. Organizatorzy gratulują. Ty bardziej podjarany niż Trynkiewicz w przedszkolu. Po turnieju koledzy proponują wyjść gdzieś i uczcić twoje przejście dalej. Ale nic z tych rzeczy. Ty idziesz do domu i trenujesz dnie i noce, bo finał już za 2 tygodnie. Ogarniasz wszystkie taktyki, protipy. Nawet obejrzałeś na YouTubie film Triki na pasjansie 3 XD. Dobra, dzień sądu. Wstajesz o 4 rano, bo o 6 samolot do Korei. Wsiadasz do samolotu, a ludzie machają, wiwatują, traktują cię jak bohatera. Lądujesz, nawet tu ładnie. Dojeżdżasz Uberem do hotelu, w którym masz już opłacony pokój. Rzucasz się na łóżko i idziesz spać. Rano wstajesz, szybki prysznic. Jedziesz na miejsce, gdzie odbywa się turniej. Pełno Koreańców, Japońców, Rusków i ludzi ze wszystkich stron świata. Ludzie obok ciebie sprzeczają się po angielsku. Czy lepsze są podkładki z grafenu, czy włókna węglowego? Widzisz jakiegoś Koreańca. Na pierwszy rzut oka wszystko z nim okej. Gdyby nie to, że amputował sobie rękę i zamontował kurwa mechaniczną, żeby szybciej napierdalać myszkę. Jeszcze inny poszedł o krok dalej i miał na sobie egzoszkielet, a myszką sterował kurwa myślami. Ludzie zaczęli się już łączyć w grupki i frakcje. Pełno dealerów środków dopingujących. Kurwa, nie mam szans, pomyślałem. Pogodziłem się już z przegraną. Postanowiłem kupić sobie jedną z jakichś tabletek. Plus 10 do refleksu i koncentracji. Wchodzimy na salę. Szybka rozgrzewka. Oglądam moich rywali w akcji. Koleś z mechaniczną ręką rozpierdalał myszkę co 5 sekund i miał ze sobą całą ekipę do wymiany. Kolesie wymieniali mu myszkę i podkładkę w jakąś kurwa sekundę. Obok mnie siedział jakiś mnich z Tybetu. Medytował XD. Zacząłem się śmiać z typa, a ten rozjebał partię w 20 sekund. Zapniętymi oczami. Za nim siedział jakiś Arab, który grał na jakimś flecie, a jego myszka wypierdalała z turbanu i sama sunęła po podkładce. O kurwa, .bmp. Są 3 miejsca. Stwierdziłem, że jak się zapnę, to może zajmę miejsce na podium. Do sali wszedł jakiś Koreańczyk. Złożył ręce, jakby się modlił. Powiedział coś, czego nie zrozumiałem. Ukłonił się, po czym jebnął z całej siły w jakiś gong. Wszyscy rzucili się do kompów, jak ludzie na promocji w Lidlu. Zacząłeś napierdalać myszkę szybciej niż Gandhi atomówkami w swoich wrogów. Nagle straciłeś kontrolę nad rękoma i zacząłeś machać nimi na wszystkie strony. Co się dzieje? .exe. Rozjebałeś już monitor i klawiaturę. Biegną do ciebie jakieś Koreańce w czarnych mundurach. Myślisz, że to może przez tą tabletkę. Koreańcy biją pałami i padasz nieprzytomny. Zostawcie mnie! Nagle błysk. Otwierasz oczy. Na tobą stoją koledzy. A pan od infy trzyma cię za ręce. Anon, coś ty odwalił. Zacząłeś się cały trząść. Spadłeś z krzesła. Jebłeś się w głową. Straciłeś przytomność i się zesrałeś. Za szybko grałeś w pasjansa i doprowadziłeś do migotania ekranu. Jebana epilepsja.